ale się nie kończy. Tu jest wola zaczęcia dwóch zadań, żeby coś zrobić. Dobrze, szanowni państwo, czy jeszcze ktoś ma coś do samego projektu uchwały? Proszę państwa, kto z państwa jest za projekt, za uchwałą w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Projekt uchwały nie przeszedł, szanowni państwo. Proszę państwa, druk numer 327, projekt grupy radnych, nie wiem, kto referuje. Pan Paweł Kowalski. Pan Paweł Kowalski referuje projekt 327? Nie. Kto? Grupa radnych. Mówi nie. Proszę. Grupa radnych. Podpisał Krzysztof Kwaciak, Paweł Kowalski. Czyli ten. Kto? Jest wpisany w projekcie uchwały, referuje pan Paweł Kowalski. Tak? Czy druk złożony? W sprawie zmiany listy zadań powierzonych z zakresu pracy ramiowej dróg chodników i oświetlenia na 2018. W załączniku do uchwały numer, tu jest podany, z dnia 28 sierpnia 2012 na pierwszym miejscu w pozycji chodników mierzy się zadanie pod nazwą 28 lipca 1943 etapowanie. Zadanie określone w wyżej wymienionej pozycji otrzymuje następne numery zgodnie z kolejnością określoną w wyżej wymienionej uchwale. Uzasadnienie uchwały podejmuje się zgodnie z kompetencjami rady. Halo, moment, co z państwa? Kto z państwa chce zadać głos, już mówię. Piotrek był pierwszy, proszę. Ja chciałbym poprosić obok radnych, by uchwały były przygotowane projekty, żeby troszkę bardziej były takie nieustudne, bo to jest trochę tak, te gazety, takie szukanie, trochę w połowie powiedzmy. No. Przepraszam, ale tak, właśnie mnie wybręcie na uchwałę. Dobrze, pan Filip Kaczorek. Chciałem złożyć wniosek formalny o odrzucenie uchwały. Odrzucenie. 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 Nie, nie, odrzucenie projektu uchwały. Głos za. Kto ja mówię? Proszę pan przyjrzeć. Głos za, bo w ten projekt kasacji będzie dobrze, jeżeli w tym roku wspólna część tego stopnia chce zrealizować. Nie ma. Głos przeciw. Nie ma. Szanowni państwo, głosujemy wniosek formalny za odrzuceniem projektu uchwały od państwa prawa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzyma? Dziękujemy. Projekt uchwały został odrzucony. Przeszliśmy po pełną ilość uchwał, szanowni państwo. Nie, to nie jest koniec. Mogę prosić o koncentrację. Parę spraw. Pan zobaczy. Może nawet niektóre ważniejsze od uchwał, które podjęliśmy. Szanowni państwo, prośba do radnych. Posyłam listę. Szybko referuję. Jest propozycja, myśmy się złożyli około 30 zł na piękną mapę naszej dzielnicy, przydrukowaną na południe. Tak, aby Zawisła tutaj dzielnicy jako dar tej rady dzielnicy dla przyszłych następnych składów. Mapa kosztuje około 570 zł tam z groszami. Będzie wydrukowana na płótnie. Jest to ortofotomapa robiona oczywiście przez zakłady nasze tutaj, geodezja, kartografia i tak dalej. I taka jest wycena. Puszczam tą listę. Kto się wpisuje, nie mam, że wpłaci pieniądze do końca tego tygodnia. Ja mam od razu pytanie. Proszę. Nie lepiej byłoby zainwestować i kupić w końcu to, o czym mówiliśmy, czyli ten rzutnik. Odpowiedź, już odpowiada. Rzutnik. Dało się zmieniają. Ale muszę powiedzieć, bo rzutnik kosztuje dużo więcej, więc składka byłaby dużo większa. Ale mapy się co chwilę zmieniają. Panie przewodniczący, jeżeli są tego typu pytania. Mapę, za chwilę się mapa zmieni. To ja się zobowiązuję, że ja kupię tą mapę. Nie. Takie dłużmy listę. Panie radny, bardzo proszę, dajmy szansę radny, żeby mogli dać złożyć. Jeżeli oczywiście będzie mało radnych chętnych, złoży się ta grupa, która jest, jeżeli uzna, że warto.
Ja się mogę zrzucić, ale na rzutnik. Tak, ale daj mi odpowiedzieć rzutnikiem, bo nie dajesz sobie powiedzieć, tylko przerywasz. Rzutnik, wygospodarowaliśmy na niego pieniądze. Były już opinie pozytywne. Pan prezydent zatrzymał rzutnikiem. Ja wystąpiłem z nim do niego z oficjalnym pismem, z prośbą, żeby je argumentując na różne sposoby, żeby jednak zgodzić się na zakup i poczekajmy na jego odpowiedź. Jeśli Rada uważa, że warto się składać na rzutnik, podejmiemy ten temat, oczywiście. Dajmy jeszcze panu prezydentowi się wypowiedzieć. Proszę państwa, czy mogę prosić o ciszę? Bo chcielibyśmy wyjść stąd za pół godziny chociaż. A jeszcze są długie czasy. Nie wiem, proszę państwa, proszę. Umówmy się, że jak będziemy rozmawiać, ja milczę i czekam następną rzecz. Drugi temat, żeby wyjaśnić państwu, że warto milczeć. Na poprzedniej sesji był wniosek formalnie o sprawdzanie obecności na koniec sesji. Zarząd stanął na stanowisku, że warto wprowadzić taką zasadę. I jeżeli radni wolą dyskutować o przedstawieniu czasu posiedzeń na wnioskach formalnych, będziemy sprawdzać po każdej sesji obecność. A z czym to się wiąże, państwo się dowiecie w najbliższym rozliczeniu. Proszę państwa, idziemy dalej. Na piśmie otrzymaliśmy, że Rada Dzielnicy, ale ja bardzo proszę. Nie będziecie państwo później wiedzieć, o co chodzi. A to jest bardzo ważny temat, ważniejszy na przyszły rok i przyszłe dwa lata niż większość uchwał się podjęła. Została podjęta decyzja o podziale środków pomiędzy środki inwestycyjne a bieżące. Według zapewnień pana przewodniczącego Rady Miasta zostały one ustalone w takiej relacji, że 35% środków wszystkich przeznaczonych dla dzielnicy ma iść na cele inwestycyjne, a 65% na bieżące. Dostaliście to pismo na maila dzisiaj i z czym to się wiąże, proszę państwa? Wiąże się to z wielkim zrozumieniem przez szczególnie komisje merytoryczne, że być może nastąpią takie prośby, ewentualnie będziemy do tego zmuszeni, aby na przykład od Komisji Ochrony Środowiska, na prosty przykład, bo Marcin nie ma poko, żeby na przykład ze środków bieżących przesunąć na inwestycje. Dlaczego? Ponieważ są komisje, w których można to zrobić, a są komisje, gdzie nie będzie się dało tego zrobić. A czym mniej w innych komisjach pomożemy tym środkom inwestycyjnym, tym mniej nam zostanie na bieżące po stronie infrastruktury. Ja tylko przestrzegam, że najtrudniejszy będzie przyszły rok, ponieważ nie za bardzo mamy pomysły, na jakie inwestycje wydawać w infrastrukturze. Bardzo ciężko nam będzie wydać być może środków z całej infrastruktury na poziomie 40, może 45%, bo tak może się zdarzyć. Nie mamy przygotowanych zadań. Co oznacza, że jeżeli nie wydamy, to stracimy te środki. Nie będzie ani jednego wniosku o przeniesienie z inwestycji na bieżące podpisanego przez skarbnika. To proszę, żebyście państwo nam tym się pokłonili w wolnej chwili, zastanowili, gdzie szukać inwestycji dla dzielnicy. Druga rzecz, proszę państwa. Odpowiedź dostała, dostał to Marcin, ale myślę, że wszyscy warto, żeby usłyszeli. Poinformowano nas, iż miejsce masowych strat na terenie tzw. Wilnika jeszcze w tym roku zostanie wpisane do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych województwa małopolskiego. 3 października będzie o tym rozmowa pana prezydenta z panem wojewodą i poinformują nas dalej przedmiotowej sprawy. To był nasze wnioski, to były duża praca Marcina, przy czym była bardzo za to musi należeć duży szacunek. Kolejna rzecz, proszę państwa, odpowiedź z Małopolskiego Zarządu Melioracji Urządu Wody. Złożyliśmy pismo o regulacji po kroku Ruszańskiego. Odpowiedź jest brutalna. Jak będą mieli pieniądze, to zrobią. Dostają 15% tylko pieniędzy, które jest potrzeba na bieżące wykonywanie tego typu rzeczy. Może się zdarzyć, że potok Olszański, chociaż deszczu nie ma, susza jest, zabierze na ulicę na Olszanicy i będziemy mieli dużo grubszy problem. Ulicę, która może otrzymuje z miasta. To tyle. To państwo wiecie, że zostaje utrzymane wszystkie nowe zadania. W związku z tym może się zdarzyć, że część zadań nie zrealizujemy. Thank you.
Przepraszam. Nie, to jest koncert. Proszę Państwa, idziemy dalej. Bardzo proszę Państwa o to, żebyście jednak składali projekt uchwały podpisany na sekretariatu. Naprawdę, to proszenie Państwa ciągle o przychodzenie i podpisywanie projektu uchwał trwa już 2 lata. Naprawdę, to tak wiele trzeba pisać projektu uchwał, żeby one były złożone w sekretariacie podpisane. Proszę, żeby to było realizowane. A co z tym? Proszę o ciszę. A to się wiąże jeszcze z jedną rzeczą, a mianowicie lista rości. Jest prośba Urzędu Miasta. Proszę nie podpisywać podpisów gości na protokole, jak i również na liście uczestników komisji, czyli rady. Dlatego, że ten protokół i ta lista idzie do BIP-u, a podpisy gości nie mają się znajdować do informacji publicznej. Bo nie ma do tego potrzeby. Chyba, że gość będzie o to może wnioskował, to wtedy to panu będzie. Ja zawsze myślę. Nie starajmy się dać lista gości na osoby. Tak, mam pytanie, czy to chodzi o osoby spoza rady, bo radny gościnnie uczestniczy. To jest dla osoby szarego. Chodzi o osoby spoza rady. Bo to się widział, gdzie tam strony ma oddane. Po prostu musielibyśmy pytać każdego gościa, czy sobie życzy, aby jego imię i nazwisko zamieszczane w Impizie. Prośba o kancelarię. Proszę Państwa, bardzo ważna rzecz kolejna. Konsultacje na dywanach w sprawie samolotu. Kto z Państwa nie był bardzo lakonicznie napisany w kurierze, ale zapraszamy na konsultację 27 września, czyli w ten czwartek, o godzinie 18 w Szkole Podstawowej nr 48. Czy mam coś w skrócie referować, czy jest to dla Państwa jasny temat? Rozumiem, że liczenie to jasny temat. Tu bardzo dziękuję jeszcze wtedy nieradnemu Kubie Markowskiemu, zaangażował się bardzo w rozpropagowanie tej konsultacji. No, włożył kawał do tej roboty i Macia Barnyła oczywiście też, stąd bardzo dziękuję za to. Powinno być sporo ludzi, mamy nadzieję. Bardzo ważne kolejne konsultacje. 4 października, szkoła nr 31, godzina 18. Mamy konsultacje w sprawie strefy płatnego parkowania. Bo te konsultacje zostaliśmy poproszeni przez ZIP-ieś. Podjęliśmy uchwałę, za tym idą konsultacje i warto wysłuchać głosu ludzi. Są skserowane takie ulotki, które dziękuję Julia stworzyła tą ulotkę przy poprawianiu. Czy one są oficjalne, że tak powiem, czy można zrobić swoje? Można zrobić swoje, tylko bardzo proszę, żeby ten termin nie sugerujcie oczywiście mieszkańcy, co jest złe. Od tego są ewentualne spotkanie, na którym jak najbardziej radni, szczególnie z Kupka Zwierzyńskiego, swoje zdanie osobiste mogą wypowiedzieć. Tu nie ma nic problemu. Dlatego zapraszamy szczególnie radnych, szczególnie radnych Kupka. Jeżeli ktoś ma ochotę skorzystać z Pawła Ogłoszenia, nie ma tu żadnych barier i obrazów. Szanowni Państwo, kolejna rzecz. Spotkanie zarządu, ale również zapraszam radnych chętnych. Spotkanie zarządu, członków zarządu, ale również i radnych chętnych do udziału w spotkaniu z mieszkańcami w Przegorzałach. 11 października, godzina 19, Klub Kultury Przegorzałów. Bardzo też zainteresowany radnych. Zapraszam, jeżeli chcą z mieszkańcami się spotkać, ale przede wszystkim zapraszam radnych. Kolejna sprawa, Szanowni Państwo, sfera ikonika. Jak Państwo otrzymaliście już chyba pismo na komisji, było to pismo, przepraszam Paweł, czy pismo o lajkoniku dostaliście na komisji? Chyba Pan, czyli się czytali. Sfer lajkonika został negatywnie zaopiniowany. Zgodnie z ostrzeżeniami, jakie Pan Radny Habrany nam tutaj wygłosił, stało się to, co nas ostrzegł. Zaczynam się zastanawiać, czy to nie jego robota, dygresja. Moi Panowie, wpłynął wniosek do Rady Miasta, będzie już pierwsze czytanie chyba w środę, jutro. Ten skwer, instytucja powołana do nadawania nazw, wymyśliła nazwę Skwer Wielkiej Armii Napoleonowej. Wielkiej Armii Napoleonowej. Moment, sądzę, że ja żartowałem, więc tutaj na pewno nie. Zgodnie z tym, o czym nas wyprzedzał Pan Andrzej, odpowiedź jest prosta.
dlatego że już jest ulica Elektronika, jest takie uchwała czy zarządzenie, że dwie nazwy nie mają występować. Oczywiście będziemy mówili, ale nie wiemy tego, ja nie wiem, mam nadzieję. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Tak jak rozumiem. Ale można zgłosić jakiś świadków. Ale panie Pawle, daj powiedzieć radnemu. Sytuacja wygląda w następujący sposób. Tak jak ostrzegałem, jeżeli w mieście istnieje ulica o podobnej albo zbliżonej nazwie, to Komisja do Spraw Nazewnictwa nawet się nie zajmuje kwestią kwestią merytoryczną, to po prostu odrzuca tego typu propozycje od strzału. I teraz druga sprawa. I w związku z powyższym stało się tak, jak mówiłem, o czym pan przewodniczący już mówił. I w związku z tym, że myśmy jako Rada Dzielnicy znaleźli wolne miejsce nienazwane w Krakowie, a ambasada Francji zwróciła się do prezydenta miasta, zresztą do wszystkich prezydentów większych miast w Polsce, że w związku z przypadającą jakąś tam rocznicą odwrotu Wielkiej Armii Napoleona. Ale proszę państwa, no ja jestem sam, was jest 20, nie przekrzyczę wszystkich. W związku z przypadającą jakąś tam rocznicą odwrotu Wielkiej Armii Napoleona spod Moskwy, ambasada zwróciła się do prezydentów większych miast w Polsce o uczczenie, że tak powiem, tego wydarzenia nazwaniem placu, ulicy, skweru i tak dalej, nazwą Wielkiej Armii Napoleona. Ponieważ pan prezydent miał przygotowane miejsce, które nie ma nazwy wskazane przez Radę Dzielnicy Siódmej naszą uchwałą, natychmiast wykorzystał sytuację i zaproponował Radzie Miasta w formie uchwały nazwanie tego skweru skwerem Wielkiej Armii Napoleona. I teraz druga informacja. Na klubie, w którym uczestniczyłem w dniu wczorajszym, tak naprawdę byłem jedynym radnym, który przeciwko temu oponował. Mówiłem, że na to się nie zgadzają mieszkańcy. Mówiłem, że na to nie zgadza się dzielnica siódma. Pozostali radni generalnie mieli to w nosie. I w związku z powyższym jutro jest pierwsze czytanie tej uchwały na Radzie Miasta. I ponieważ mój głos jest jednym z 43, o której godzinie? Sesja zaczyna się o 10:00. Sesja zaczyna się o 10:00, to jest 26 punkt porządku obrad. Najprawdopodobniej z mojego doświadczenia wynika, będzie gdzieś w okolicach godziny 12, 13, 14 w tych granicach, ale nie jestem w stanie określić dokładnie, że tak powiem, godziny, bo to wszystko zależy, jak to wam mówię, jak będzie wyglądało procedowanie poprzednich punktów. I w związku z powyższym, tak jak mówię, ponieważ byłem jedynym, który przeciwko temu oponował, najprawdopodobniej jutro będzie pierwsze czytanie, za dwa tygodnie drugie czytanie i taka nazwa zostanie przegłosowana. Uważam, że ona się ma nijak do naszej dzielnicy, historię i powiedzmy tło tego określimy państwo przed nami. Dobrze, szanowni państwo, to panu potykamy. Ja mam takie pytanie, czy po prostu no, opierając się na doświadczeniu. Przepraszam, jeszcze jedno, Rada Dzielnicy tego opiniować nie będzie. No właśnie, ale chodzi mi o to, czy opierając się na twoim doświadczeniu, co byś na przykład wskazał, żeby można było zablokować tą decyzję uchwały. Na przykład mi teraz tak na szybko przyszła myśl, że jeżeli nie chcą lajkownika, to niech zrobią skwerę konika zwierzęcego. I to jest zapytanie, bo to jest skwera drusów nawet. Ja tego nie wiem wszystkiego. Znaczy mamy to pytanie, jeśli przyjdzie 20 mieszkańców i zrobi tym, to czy to pomoże, czy nie? Moim zdaniem nie. Potrzeba nadać taką nazwę. Moim zdaniem nie. Ja myślę, że lepszym rozwiązaniem będzie dostarczenie pisma, czy powiedzmy petycji protestacyjnej podpisanej, tylko to nie może być Zaraz. Jutro jest pierwsze czytanie. Procedura w Radzie Miasta wygląda w ten sposób, że jest pierwsze czytanie i dyskusja nad projektem uchwały. Jak się zakończy pierwsze czytanie, wyznaczany jest termin poprawek do tej uchwały. Ja mogę poprawkę do tej uchwały złożyć. Tyle tylko, że ty, dobrze by było, jakby pod tą poprawką miał no nie 20 czy 30 podpisów, tylko dobrze było, żeby to było z 200-300 podpisów rejonu, tego rejonu protestacyjnych. Aczkolwiek to też nie gwarantuje w 100% sukcesu. Z góry mówię, że to jest argument w dyskusji, ale nie gwarantuje w 100% sukcesu. Jak radni miejscy pozostali do tego podejdą, nie wiem w tym momencie. Ale to wydaje mi się jedyną formą rozsądnego nacisku. Czy
Szanowni Państwo, ja myślę, że skoro podjęliśmy taką uchwałę na ten temat, to bądźmy konsekwentni i spróbujmy w jakiś sposób, tak jak Pan Paweł proponuje, złożyć pismo, zaprotestować, być może poprawka. Jest jeszcze poprawkę mogę złożyć na pewno. Jest jeszcze jeden pomysł, który przyszedł na gorąco, to nie wiem, czy Rada Dzielnicy zdąży, bo po prostu musiałaby być zwołana sesja nadzwyczajna. Uchwałę protestującą przeciwko podejmowaniu tego typu wcześniej o tym, to by może być taką skończoną. Ja się o tym tak naprawdę wczoraj dowiedziałem. A jutro jest pierwsze czytanie. No to jest też kpina. Ja się też dowiedziałem dopiero wczoraj, że to tak. Dobrze, proszę Państwa, nic więcej nie dodamy do tego, proszę bardzo. Jakie było odwrotne? To nie ma być odwrotne. Z tego, co mi, że tak powiem, przekazywano, to jest właśnie na prośbę ambasady Francji, żeby uczcić odwrót Wielkiej Armii Napoleona pod morze. Wszystko można nazwać rocznicą. Proszę Państwa, 200-letnią rocznicę odwrotu Wielkiej Armii Napoleona pod morze. Tak. Wielkiej Armii, tylko jej odwrot. Znaczy żeby uczcić Wielką Armię. Z okazji odwrotu spod mostu, no jakoś tak to było powiedziane. Mam armię radziecką. Nie, ale może przychodzi tam się z moim... Ale zaraz, możemy jeszcze dzięki do nas. Czy rozumiem, że podejmujemy wyzwanie w postaci zbierania podpisów mieszkańców, którzy nie chcą? Tak? Są chętni jacyś, może podniosą ludzi, którzy się zaangażują w to działanie. Pan, jeszcze rozsyła do... Szkoda, że tak mało radnych chce się zaangażować w to działanie, no ale może... Zwracam uwagę, że termin poprawek jest najczęściej nie zawsze, 10 dni do 2 tygodni. W związku z powyższym, ja to muszę dostać przed upływem terminu poprawek. Zobowiązuję się do tego, że poproszę przewodniczącego Rady Miasta, bo on wyznacza termin składania poprawek do ewentualnego wydłużenia tego terminu, ale podejrzewam, że moja prośba nie zostanie spełniona jak będę znał termin składania poprawek, to w tym momencie poinformuję pana przewodniczącego, będziemy wiedzieli, ile czasu ma. Jedna rzecz odpowiedź, bardzo ważna. Pismo jest tylko o nienadaniu nazwisk lekkonika. My nie mamy żadnego pisma o Wielkiej Armii, więc sprawa była jasna. Ale to jest warunkowe dla mieszkańców, jak się wydaje. Ale nie mamy pisma, ale opowiadam ci na pytanie. Ja nie wiem, czy jest kluczowe, czy nie mamy żadnego pisma. Jutro będzie pierwsze czytanie, to chyba nie jest. To jest lepsze niż pismo do dzielnicy, bo będzie oczywiste. Jeżeli Rada za pierwszym czytaniem przegłosuje, tak, projekt, czy on tylko czytanie? Rada nie może przegłosować po pierwszym czytaniu, jeszcze doprecyzuję, jest dyskusja. Ewentualnie może być wniosek o odstąpienie od drugiego czytania i wtedy jest głosowanie na tej samej sesji. Co prawda do dnia dzisiejszego nikt nie zbierał podpisów pod wnioskiem o odstąpienie od drugiego czytania, ale czasami dzieje się to w czasie sesji. Ja będę próbował do tego nie dopuścić, ale zrozumcie, ja jestem jeden, radnych jest 43. A nawet mój klub tego nie popiera. Ja wczoraj złożyłem wotum separatum od decyzji klubu. Szanowni Państwo, kolejna rzecz. W Kopce wpłynęły dwie kandydatury. Pan Michał Kozioł i... Proszę przypomnieć. Pani jeszcze raz. Dobrze, szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze jakieś kandydatury wysuwał, my powinniśmy zapisać lub przyszły mu od ostatniej sesji, że tak powiem, do głowy, bo prosiłem o to. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Rozumiem, że mamy dwie kandydatury, dwa Kopce. Nie musimy. Czy głosujemy w całości? Tak, szybkie głosowanie, kto jest za, jeżeli większość jest za tym kandydaturami. No proszę bardzo, czy ktoś chce coś powiedzieć do tego słowa? Ale bardzo proszę. Nie da się rozmawiać, jak przez kandydat. Proszę. Okej, dla osób, które kompletnie nie widzą, o kim mowa, też pewnie jest ich bardzo niewiele. Są dwie kandydatury, pan Michał Kozioł i pani Beata Malczewska. Pan Michał Kozioł zasłużył się do naszej dzielnicy głównie publikacjami na łamach prasy.
na którym Beata Maciejska jest między innymi głównym organizatorem zeszłorocznych obchodów Święta ulicy Gontyna. No i grubsza rzecz biorąc uważamy, że takie oddolne działalności, które wspierają tożsamość właśnie lokalną, są bardzo pożądane. Oczywiście też pewnie w dyskusji, jeśli taka się wywiąże, panie Hasku, to może jeden to pytanie da. W sumie mamy poprawiony i aktualizowany regulamin, który nie ma napisanego, czy musimy wręczać dwa, czy musimy jeden, czy zero. Natomiast ja bym proponowała, póki mamy dwie kandydatury, żadna z nich moim zdaniem nie jest kontrowersyjną kandydaturą, zachęcam do głosowania za dwiema kandydaturami. Jak kiedyś nam się przydrafnie, że nie okaże się, że w danym roku nikt dozie wyróżnienia nie znajdzie się, to wtedy będzie kłopot, ale dodajmy tą satysfakcję również osobom, które działają. Jest to niewątpliwie jakiś bodziec, który powoduje, że takie inicjatywy oddolne, które są naprawdę was chyba wagę złota w tym momencie, są lepiej spropagowane. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa coś chce dodać do tych kandydatów? Jakieś wnioski? To głosujmy po prostu. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ostatnio w takim razie, skoro byliśmy takie głośni, to tym bardziej zapraszam na wręczenie nagród, które odbędzie się 13 listopada. Połączenie będzie to z obchodami Święta Niepodległości. W zeszłym roku było zaskakująco mało radnych. Chciałabym, żebyśmy to traktowali to poważnie, bo jeśli zapraszamy mieszkańców, to żebyśmy się nie stawiali. Dobrze. Szanowni Państwo, kto porozmawia z którymś z Państwa? Kto porozmawia z panem Michałem Koziołem? Dobrze, więc ja rozmawiam. To porozmawia z panem Beatą? Pan Marek. Czy proszę porozmawiać, czy przyjmie pani Beata tę nagrodę, czy może być wtedy. I w takiej sytuacji prośba o napisanie laudacji. Ja mogę ci świadczyć, że laudacja to na pana Michała, czy nie ktoś przyszedł? Boję się. Czemu? Nie wiem, czy jestem o tym, czym są godny. Ale za to dobrze. Odpadnij się tobie. Iść na zawód. Jak oczywiście się te osoby zgodzą. Te osoby mogą same pomóc przy laudacji. To nie jest problem. Dobrze. Ja porozmawiam z panem Michałem, czy zechce coś o sobie nam dać, żeby na tej podstawie napisać, a pan Marek z panią Beatą i na tym zasadzie. I ostatni temat, który ja mam, proszę państwa, w tą sobotę jest 5 śladami. Panie Marku, w tą sobotę jest 5 śladami pani Zwierzynieckiej. Myślę, że oddam tu głos panu przewodniczącemu. Bardzo was proszę o koncentrację. Nie wyłóżmy tej imprezy. Bardzo was proszę. Przede wszystkim potrzebujemy pomocy osób w czasie organizacji biegu. Ten bieg o 9.30 rozpoczyna się na tej kościele w Alejwajski Skał. Prosiliśmy osoby, które dostaje pomoc, prosiliśmy wyprosić tak za godzinę przed czasem. Czyli jeszcze raz, w której mają przyjść do sobotu? 8.30. I przede wszystkim potrzebujemy osób do pomocy w trakcie samego biegu, do pewnej masy różnych profesji organizacyjnych. Będzie trzeba ogarnąć, bardzo prosimy, bardzo proszę. Kto z Państwa może w sobotę być o godzinie 8.39, a najpierw 8.30 już nawet w kościele w parafii na Wodzie Mistrzowskiej. Proszę bardzo. Kto z Państwa może być w pomoc przy biegu? Marzenka? Kto jeszcze? No to mam wyjazd do babci, ale okej. No on już będziesz wolny. Ja, czy to jeszcze z Państwa może pomóc? To jest jeszcze członkiem komisji sportu. Marek, to jest jeszcze członkiem komisji sportu. Ja nie wiem jak zdążę. Nie, to jest na zamawiany na drogowej. Kto z Państwa jeszcze pomoże? Dziewiąta rodzina. Piotrek Tomidański, kto z Państwa może jeszcze pomóc? Tłumio. Dobrze, jeżeli ktoś z Państwa będzie mógł pomóc, a boi się tylko teraz podnieść rękę, to prosimy jutro o telefon do dzielnicy Androszczkowa. Ja przynoszę pęcelki, tylko nie wiem, czy to Szanowni Państwo, kto z Państwa ma jakieś wolne wnioski, jakieś uwagi? Proszę Łukasz, proszę Państwa. Jeszcze proszę, kiedy poruszyłem na tej kwestii dnia wcześniej przygotowania trasy. A pytanie, bo czy więcej osób do tego, wydaje mi się, że bo ty Marek masz czas, ja bym na wejście. Czy te osoby do przygotowania trasy, to one zostały,
Dobrze. Potrzebujemy samochód, który można przewieźć. Prawdopodobnie namioty Raczyńskiego i maszynę do malowania linii Jędrzejewskiego. Ale Filip w sobotę nie może, więc jedynie w piątek. Mogę, mogę w sobotę, ale po naprawie, bo jak będą auto... Nie, nie mów nam o czym. Możesz od której? No ja mi naprawię, mogę. No, czy nie, nie mogę, w sobotę będziesz, a w piątek możesz? W piątek możesz. No to się czy w piątek można ten pawilon, te namioty złożyć tam gdzieś? Wszystko można. Można nawet rozłożyć, to nie prawda. No, może ryzykować. W piątek. Dobrze. Nauczyciel? A w której jest kartki? Szanowni Państwo, ja ci się W związku z tym, że znaczy Państwo się już usłyszeliście z tego, w związku, że jestem dobrany, te ciastka są jakby... Z alkoholem nie mogłem tutaj się tego czwartek, 11 października, godzinie 17.30. Tu zauważam, że jest to ten sam termin co konsultacje społeczne, więc dlatego no, myślę, że nie będzie bardzo dużo pracy, na jej wykonaliśmy ją. Postaram się jak najsprawniej to przygotować. Dobrze. Tradycja ochrony środowiska w ustalonym terminie możemy ją zrobić 15-20 minut wcześniej. Ale więcej to już... Okay. 11-15? Tak, nie 15 po. Środa. Też nie ma. Środa. A to 10. 30 do nastawki.